Hej, z tej strony Maciej, podróże z Maciejem. Znajdujemy się w Meksyku. Opowiem, jak tutaj dotarliśmy, jak to wyglądało, co nas czekało po drodze i postaram się dać kilka dobrych uwag, czy po prostu rad dotyczących tego, jak to wygląda przy wjeździe do Meksyku teraz, w 2002 roku, w listopadzie. Do Meksyku przylecieliśmy samolotem, akurat nie z Polski, a z Stanów Zjednoczonych. Wszystko poszło gładko, jest szereg rzeczy, które trzeba spełnić przed wjazdem do Meksyku. Taką chyba najważniejszą z nich jest, oprócz posiadania paszportu i tego typu rzeczy, posiadanie biletu powrotnego, którego my nie mieliśmy. Można to obejść lekko, ale od razu powiem, że akurat nam nikt tego nie sprawdzał, tylko zapytał się, kiedy wylatujemy, powiedzieliśmy, kiedy i na tym się skończyło. Żeby to obejść, można albo kupić, po prostu mieć bilet powrotny. Innym ze sposobów jest podrobienie sobie biletu, zmienienie tylko daty na rezerwacji i liczenie na szczęście. Trzecim sposobem, bardzo bezpiecznym, ale bez tak wielkich kosztów, jest skorzystanie z jednej ze stron, na których można kupić bilet. Jest on ważny bodajże 24, 48 czy 72 godziny, zależnie od opcji. Potem zostaje anulowany i za to pośrednictwo w tej anulacji po prostu płaci się około $28 za dwie osoby, czyli 14 za osobę. Są tam jeszcze różne opcje. My przylecieliśmy do Mexico City, jednego z największych miast na świecie. 27 milionów mieszkańców, to naprawdę bardzo sporo. Przy wjeździe do Meksyku należy wypełnić formularz, który próbowałem na początku wypełnić online, ale kiedy okazało się, że przylatujemy na Mexico City lub gdybyśmy lecieli do Cancun, tej formy tam nie ma, nie można tego wypełnić, więc z tego, co się dowiedziałem, po prostu ona nie obowiązuje. Natomiast dostaliśmy karteczki już w samolocie do uzupełnienia. Trzeba też podać nocleg, w którym się zatrzymamy. Po prostu przepisałbym tam jakąś nazwę hotelu, który nam tylko wpadnie w łapę, albo pierwszy hotel. Czytałem też, że trzeba podać całe zakwaterowanie, ale nie sądzę, że ktokolwiek by się o to ubiegał. Bardzo ważny temat, jak przywieźć, jak mieć pieniądze w Meksyku. My posiłkowaliśmy się jak zawsze metodą taką pół na pół. Mieliśmy trochę gotówki, akurat mieliśmy funty brytyjskie, które są dobrze wymienialne. Z euro też nie było problemu. Z dolarami jest chyba najlepiej, co kto woli. Złotówek nie widziałem. Drugim półśrodkiem była karta Revolut, z której już od dawna korzystamy. Nie reklamuję tu firmy, ale po prostu jakiś typ tej karty, która tak pracuje na zasadzie prepaidu, w zasadzie wpłacania pieniędzy, potem nimi dysponowania, dobrze jest tutaj posiadać. Spotkaliśmy ludzi chyba z Holandii, którzy takich sztuczek nie znają i mieli problemy z wybraniem pieniędzy w własnym banku. Dopiero po jakichś tam naprawdę dużych załatwieniach musieli dzwonić tam do banku do Holandii i generalnie cały czas żyli w stresie, udało im się tą kasę jakoś wybrać, więc tak to się odbywa. Jeżeli przyjedziemy z gotówką, no to pasuje ją gdzieś wymienić. No i w Meksyku akurat sprawa jest bardzo prosta. Czytałem, że to jest jedno z nielicznych lotnisk na świecie, kiedy wymiana pieniędzy na lotnisku jest w dobrych cenach i są dobre deale. To wszystko się sprawdza, tylko trzeba pamiętać, żeby tego nie robić jeszcze przed wyjściem ze strefy bagażowej, bo tam są zdradzieckie kursy, ale jeżeli tylko już wyjdziemy na strefę, tam gdzie mogą wszyscy wchodzić, to jest mnóstwo kantorów, warto się przejść, warto zobaczyć, gdzie są najlepsze kursy i tam też banki mają swoje stoiska, tam z łatwością wymienimy kasę, którą potem możemy tutaj dysponować. Walutą tutaj jest peso, wartość peso dzieli się na 4 i otrzymuje się złotówki, czyli załóżmy 40 peso, teraz to jest jakieś 10 zł. Co do kantorów, to jest tu jeszcze inna ciekawa sprawa, którą właśnie prawie wpadliśmy. Kurs pokazany na tablicy był dobry, poszliśmy do banku. Pan powiedział nam sumę, którą dostaniemy, ale jak podzieliliśmy jedno przez drugie, to nie zgadzało się. Poszliśmy potem do tego samego banku w innym miejscu i już było ok, więc trzeba uważać. Trzeba przeliczyć po prostu kasę i kurs taki, jaki ma być, no bo tutaj niebezpieczeństwo czeka na każdym kroku. Ohoho. A co z przedostaniem się z lotniska do samego miasta? Otóż, jeżeli chodzi o przedostanie się do centrum historycznego, które naprawdę leży niedaleko od lotniska, my posłużyliśmy się Uberem, za który zapłaciliśmy, co ciekawe, 140 pieniążków, ale w pewnym momencie ceny tego Ubera wzrastały nawet do 300 czy 350, więc czasami warto chwilę poczekać, sprawdzić, znowu odczekać i zobaczyć, kiedy będzie to okienko.
Inną opcją jest skorzystanie z taksówek. Szanujące się korporacje mają tam swoje przystanki, sprzedają bilety. Z takich, która mi się rzuciła w oczy i czytałem wcześniej, firma, którą widzicie teraz na dole, a której nazwy nie pamiętam. Nie warto korzystać z jakichś podstawionych, różnych takich taksówek, którzy cię namawiają, że chodź tutaj do mnie, cię zawiozę, bo tutaj już chodzi w grę duża obawa o bezpieczeństwo, które w Meksyku jest takie różne. Co warte wspomnienia, to na lotnisku jest bardzo dobrze działające Wi-Fi, więc czy z zamówieniem Ubera, czy z jakimś takim ogarnięciem się po przylocie nie będzie problemu, ale warto też kupić sobie kartę SIM. My to też zrobiliśmy na lotnisku, ale są to normalne sklepy spożywcze, czy jeżeli widzicie sklep po prostu z telefonami, czy tego typu osprzętem, warto podejść, zapytać się, czy mają karty SIM. My kupiliśmy karty firmy AT. Telefon można ogarnąć w takim sklepie jak Mobo Shop, czy 7-Eleven, czy wcześniej było OXXO, ale w tym w Mobo Shopie był najlepszy deal. Czytałem, że najpopularniejszy jest Telcel, ale w naszym przypadku Telcel kosztował dużo więcej niż ta firma, z której wzięliśmy. My zapłaciliśmy około 250 pieniążków za kartę, którą możemy używać przez 30 dni, są tam rozmowy i internetu jest chyba ze 3,5 giga. Przydatną informacją może być to, że w niektórych liniach kupując bagaż podręczny do samolotu, można go też nadać. Wtedy można wszystkie płyny tam dać, no i się nie przejmować. Mały update. W Meksyku już nie jest tak przyjemnie jak w Stanach. W tej samej linii w Stanach mogliśmy taki bagaż, który jest podręczny, nadać. Nie było problemów. Tutaj nie można. Mało tego. Mierzył je w tych zastranych pudłach, no i skończyło się to koniecznością do kupienia większego bagażu. Ale na szczęście przez aplikację nie było to tak źle, gorzej tam przy tym okienku. Po przyjeździe do samego miasta Meksyk przychodzi sprawa noclegu. Gdzie się tutaj ulokować? Gdzie spać? Sam dużo na ten temat czytałem i się zastanawiałem i sprawdzałem różne opcje. W końcu wybraliśmy centrum historyczne, centrum miasta, bodajże nazywa się to Centro Storico, gdzie są zlokalizowane te początki miasta, które tutaj powstawały, więc skąd są ta nazwa. W Centro Storico udało się znaleźć najtańsze opcje zakwaterowania. Nie są to jakieś burżujskie, eleganckie miejsca, ale zwykłe, z tym co trzeba. A tak naprawdę przy pobycie w Meksyku bardzo mało jesteśmy w hotelu. Generalnie wszystko skupia się na zwiedzaniu miasta, na byciu po prostu gdzieś. Aczkolwiek bardzo dobrze jest być blisko centrum tego, co się zwiedza, bo jest po prostu łatwiej. Nie trzeba podróżować, nie trzeba się martwić o to, jak dotrzeć w nocy. Dzielnicą, którą może wybrałbym następnym razem, byłaby pewnie Zona Rosa. Jest to taka dzielnica trochę imprezowa, trochę już bardziej w stylu europejskim. Tam jest tak po prostu ładnie, jest przyjemnie, jest cicho i tak czuć się, można się bezpiecznie. W Zonie Rosie na pewno będziecie się musieli liczyć z wyższymi cenami. My za nasze hoteliki w Centrum Storico w czasie naprawdę wielkiego oblężenia świętem zmarłych płaciliśmy około od bodajże 100 zł do 250 zł za noc, za pokój dwuosobowy z łazienką. Innych miejsc w samym mieście jak La Condesa, jak Roma, jak Polanco, jak Cayo Can nie udało nam się jeszcze odkryć. Także nie mogę się wypowiedzieć, jak wyglądają noclegi w tamtych miejscach. Mając świadomość tego, że Meksyk niekoniecznie jest bezpiecznym miejscem, a na pewno nie jest wszędzie bezpieczny, to moja rada jest taka, żeby zasadowić się tam, zamieszkać tam, żeby można było w nocy wyjść na zewnątrz i nie bać się o siebie. Im bliżej centrum danej dzielnicy, tym będzie wam łatwiej. Za pierwszym razem spaliśmy lekko na obrzeżu centrum historycznego. Tam wieczorami było tak średnio, powiem szczerze. Ale gdy tylko przenieśliśmy się tutaj pod sam placyk Zocalo, to wieczorem jest naprawdę fajnie wyjść, posiedzieć gdzieś, wrócić, obejść kilka ulic i z tym naprawdę lepiej się żyje. Podróżować tutaj najprościej pewnie piechotą, jeżeli mieszka się obok tego. Fajnie się chodzi po uliczkach, można odkrywać naprawdę ciekawe rzeczy. Panowie robiący jedzenie, sklepy, ludzie robiący te codzienne swoje rzeczy, to naprawdę coś, czego nie ma u nas i warto zobaczyć. Inną opcją jest podróż metrem, który jest tu masakrycznie tanie. 5 pieniążków
podzielić na 4, lekko ponad złotówka to wszystko, ile tutaj kosztuje przejazd metrem. Są też autobusy czy metrobusy, którymi też się można tutaj przemieszczać. Ten bilet kosztuje 6 pieniążków, aczkolwiek trzeba wcześniej na stacji metra kupić kartę, którą można doładowywać. To też fajna opcja, z tym, że z tą kartą jest więcej problemów, bo bilet na metro kupimy po prostu na metrze. Jeżeli ktoś nie idzie po najtańszej linii oporu, to Uber tutaj może okazać się również pomocny, bo jest raczej niedrogi i szybko można nim dotrzeć. Samochodzików jest dużo. Trzeba tylko uważać, żeby nie brać go za bardzo w godzinach szczytu lub do miejsc bardzo obleganych w niektórych porach, bo po prostu są korki. Auto nie wyjedzie. My będziemy czekać i czekać i czekać. Tak wygląda mniej więcej przejazd w samochodziku. Co ciekawe, większość samochodów ma zaczerwienione, zaciemnione szyby, których nie widać z zewnątrz, co się dzieje tutaj. Tak samo przednia szyba i boczne. Ale jedzie się całkiem spoko. Pan sprawnie prowadzi. Trzeba śledzić mniej więcej, co się dzieje na mapie, ale akurat z tym środkiem transportu nie ma problemu. Co was może zaskoczyć w Mexico City? Co mnie zaskoczyło? Na początku zaskoczył mnie trochę, może nie zaskoczyło, tego się spodziewałem, ale jak przyjeżdżasz tutaj, widzisz te drapane budynki, ten brud, ten czasami syf, ci ludzie śpiący na ulicy w kontraście do tych, którzy chodzą normalnie, pracują i niczym się nie przejmują, to tak trochę może zrobić dziwne uczucie, którego nie ma w Polsce na szczęście jeszcze. Ale z czasem człowiek się do tego przyzwyczaja, niestety. Pierwszym moim takim wielkim zauroczeniem było jedzenie, jego ceny, jego różnorodność i jego bardzo łatwa dostępność. Tutaj idziemy na ulicę, są stragany, wybieramy, trzeba mądrze wybrać, trzeba zobaczyć, gdzie jest kolejeczka, co mają i wybrać sobie takosika czy coś innego. Zjemy na ulicy szybko, mało zapłacimy, będziemy szczęśliwi, idziemy dalej. Nie musimy się rozsiadać w knajpach, chociaż w knajpeczkach wieczorem akurat warto się rozsiąść. Nie mogę też złego słowa powiedzieć o tutejszych, o Meksykaninach w tym mieście, bo są bardzo życzliwi, pomocni, prawie zawsze uśmiechnięci. Na pewno znajdą się ludzie, którzy chcą czynić jakieś zło czy coś w tym stylu dla turystów, ale większość, którą spotkamy, to będzie fajna, naprawdę przygoda. W Meksyku niestety za dużo ludzi nie mówi po angielsku. Na pewno w tych hotelach, które dużo mają noclegów, oferują się na Bookingu i tak dalej, jakoś się dogadamy po angielsku. Ale w większości miejsc niestety przyda się znajomość hiszpańskiego. Do niektórych miast jeździ się zwiedzać zabytki, piękne stare miasta czy tego stylu obiekty. W Mexico City, szczerze mówiąc, nie ma jakichś takich zabytków, które fajnie się zwiedza. Jest to centrum historyczne, ale to jest trochę ulic. Te budynki nie są takie, że można po nich chodzić i się nimi zachwycać. Na pewno ważne są piramidy, pozostałości po nich wybudowane z centrum oraz tutejsze kościoły. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na piramidy, które się ostały takie, jak prawie jak były. Jakąś godzinę jazdy od Meksyku, gdzie można dostać się wycieczkę zorganizowaną, to obowiązek, żeby tam jechać, będąc w Meksyku. Jest muzeum antropologiczne, w którym wszyscy ci, którzy nie wiedzą jeszcze, jak to było z tymi Aztekami, Majami i tak dalej, ja nie wiedziałem o tym za bardzo. Tam mogą się przynajmniej trochę dowiedzieć, a przynajmniej liznąć tego tematu, a potem jeszcze go zgłębić na kolejnych tutejszych wyprawach. Co warto zobaczyć, to na pewno zróżnicowane dzielnice. Każda dzielnica różni się od poprzedniej, każda trochę inaczej też wygląda, ale na to trzeba mieć już więcej czasu. Miasto wypełnione jest również wieloma marketami, czy jest to market spożywczy, czy z pamiątkami, czy z czymkolwiek. Warto się do nich wybrać,
ponieważ są one trochę inne niż te wszystkie europejskie czy w innych krajach, przepełnione są kolorami, tym nawiązaniem tutaj do właśnie święta zmarłych, gdzie dominuje motyw właśnie kościotrupa, szkieletona, czaszki, generalnie śmierci. Z kolei na marketach żywieniowych mamy dużo możliwości spróbowania ciekawych rzeczy. Uwaga, sosy do smakołyków są tu bardzo ostre, same potrawy niekoniecznie. Widziałem też, że można spróbować różnego rodzaju robaków, insektów zasuszonych, skorpionów, co kto lubi. Mexico City jest też takim miastem, które coraz bardziej lubi się, im się dłużej w nim jest. Kiedy tu przyjechaliśmy na początku, stwierdziliśmy, dobra, kilka dni odbędniemy, zobaczymy co trzeba zobaczyć, spadamy. Potem zostaliśmy jeszcze jeden dzień dłużej i z każdym dniem czujemy się tutaj coraz lepiej. Coraz śmielej wchodzimy w to miasto, je zwiedzając, oczywiście z głową na karku. Bo tu naprawdę można odkryć bardzo dużo. Jest to ogromne miasto. Bardzo zróżnicowane. Dla takiej osoby, która lubi eksplorować takie właśnie tereny, to na pewno będzie to skarbnica wiedzy, doświadczeń i przygody. Nie wiem jak to jest w innych częściach Meksyku, ale w samym mieście tutaj sławna tequila, którą każdy kojarzy z Meksykiem, jakoś specjalnie nie rzuca się w oczy. Poza tym ten drink jest dosyć drogi. Kieliszek około 40 ml w knajpie kosztuje 60-70 pieniążków. Natomiast piwko, dziwny rozmiar, bo 355 ml kosztuje mniej więcej od 30 do 40 pieniążków. Czasami na ulicach znajdą się promocje, które chcą Cię zwabić do środka. Na przykład tym, że za litr piwka zapłacimy 50 pieniążków. Jedyne, co w zasadzie warto z tego skorzystać. Natomiast tutejsze drineczki to raczej szerszy przedział. Od 70 do około 150 pieniążków trzeba dać za drinę. Ceny jedzonka to też szeroki temat. Powiem może, co można i taniej zjeść, co można zjeść średnio. O tym najdroższym nie powiem, bo nie wiem. Więc co najtaniej zjadłem tutaj, to były takie tortilki wypełnione ziemniakami i sosami. Było ich 4 i kosztowały 15 pesos. Na miejscu, na bazarze, bez zasiadania. Co jem z reguły? Jest to tacos, też gdzieś albo na bazarze, albo na ulicy od jakiegoś gościa. W centrum znajdziemy to nawet 3 takie tortilki, 3 tacos z mięsem za 33 pieniążki. Poza centrum za jednego takoska zapłacimy od 18 do 25 pieniążków. Można też zjeść danie dnia, obiadek dnia. To wydatek mniej więcej 100 pieniążków. Wtedy mamy taki porządny, treściwy obiad, który na pewno nas zadowoli. Ponoć straszliwie dużym problemem tutaj w kraju jest korupcja. Wszyscy nam to wkoło wszędzie powtarzają, że co chwilę jakiś polityk znika, czy że policji w ogóle nie można ufać, szukają tylko opcji, żeby zgarnąć kasę i w ogóle się nie kryją z tym. Podam jako przykład naszej przewodniczki, która mówiła na wycieczce, że została zatrzymana przez policję, gdy jechała samochodem. No i kiedy to się stało, policjant oczywiście coś znalazł, że było nie tak. Zapytała się, ile to będzie kosztować, ile ma zapłacić i tak dalej, ale okazało się, że całość tego przedsięwzięcia będzie tak trudna, że prościej prosto dać łapówkę. I policjant nawet się nie cykał w momencie, kiedy nie miała na pieniędzy, to podał jej po prostu numer swojego konta i dane do niego, żeby po prostu mi tam wpłaciła pieniądze. Innymi problemami, z którymi zmaga się Meksyk, to problemy z tym, że krajem rządzą takie trochę mafie, kartele handlujące tym i tamtym. Wszystko jest tak przykryte tym, co widzimy na zewnątrz. Taki turysta pewnie nawet nie zauważy, jak to wygląda, ale ludzie, którzy tu żyją, to są w pełni świadomi tego i tamtego. W Mexico City, tak jak w innym mieście, ludzie się zabezpieczają przed kradzieżami, noszą plecaki z reguły z tyłu, czy mają jakieś różne schowki.
No my na razie ograniczamy się do takich saszetek, które Ola na przykład nosi z przodu. Ja noszę ją na pasie. Z tym, że pas jest zbrojony, zapinany z przodu, nie z tyłu. W jaki sposób pomaga to uchronić się przed kradzieżą. Ważne jest to, żeby nie nosić na przykład telefonu z tyłu w kieszeni, co tutaj widziałem. Ważne jest też, żeby naprawdę uważać, rozglądać się, nie oglądać się naokoło i nie zawieszać na jakiejś jednej rzeczy, ale cały czas mieć na uwadze to, co się dzieje. Przyznam szczerze, że do tej pory nie mieliśmy jakichś nieciekawych sytuacji, nie mieliśmy jakiejś podbramkowej rzeczy, ale dużo ludzi kręci się po ulicy i widać czasami jakieś wrogie twarze czy nastawienie gdzieś z oddali, ale szybko przechodzisz, nic się nie dzieje. Ale też staramy się mieć cały czas oczy dookoła głowy i tak dalej. W samym centrum jest bardzo bezpiecznie. Wszędzie jest policja. Jak jest policja, to człowiek czuje się jakoś tak chyba dużo lepiej. Mimo, że ponoć policji w Meksyku za bardzo ufać nie można. Nawet słyszałem historię o tym, że tutaj policja potrafi obrobić człowieka. Pierwsze nasze kroki były takie bardzo ostrożne. Baliśmy się, można powiedzieć, wszystkiego, więc tacy zamaskowani, zaubierani, pochowane pieniądze, wychodziliśmy z to miasteczko, ale z czasem zaczęło się to przejaśniać, czuliśmy się pewniej, aczkolwiek cały czas głowę mieliśmy na karku.